abyśmy byli jedno, co nie? Tak więc niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ave Maria, gracia plena. I słuchajcie, ksiądz proboszcz dzisiaj w swojej homilii odwołał się do słów świętego Pawła. I ja też sobie pozwolę na taką małą parafrazę słów apostoła narodów. Mianowicie, że stoję tutaj przed wami w bojaźni i drżeniu, aby chlubić się ze swoich słabości, aby ewentualna wartość tych słów nie była przypisana mnie, a naszemu Zbawicielowi. I poproszę o muzykę. Chciałem być człowiekiem wolnym, nigdy nie byłem zupełnie wolny. Zawsze chciałem mieć umysł spokojny, często toczyłem wewnętrzne wojny. Zawsze wierzyłem w prawdziwą miłość, którą wyznaczy jakość, nie ilość. Zawsze wierzyłem w ludzkie sumienie, swoje sprzedałem przy śmiesznej cenie. Zawsze wierzyłem w rozwój i postęp, lecz wybierałem to, co było proste. Zawsze wierzyłem w relacje mocne, niejedno straciłem za spalonym mostem. Zawsze chciałem się światu odwdzięczyć za to, że dla mnie był dobry i piękny. Dla świata ja bywałem wredny, nie widział mnie wtedy, gdy byłem potrzebny. Zawsze chciałem zobaczyć to szczęście, widziałem smutek w prywatnym piekle. W tej hipokryzji śmigałem biegle. Ja jestem wredny, czy życie jest wredne? Nie jestem pewny, jedno jest pewne. Kłamstwo jest głośne, prawda jest szeptem. Do tej piosenki świat pisze dziś refren, a każdy z nas śpiewa swą puentę. Przyjacielu, wiem, że nie jest lekko. Wiem, że życie może przypominać piekło. Ludzie pod uśmiechem ukrywają to, że cierpią. Zabójcze tempo, przyspieszone tętno, choć nie widzą celu, dokąd biegną. Ludzie uwikłani w pogoń za materią, choć mają marzenia, to nie wierzą, że je spełnią. Ludzie tłumią myśli, które ich gnębią, obładnięci zbiorową histerią. Kreowanie wzorców zostawili mas mediom. Wierzą horoskopom, wierzą przepowiedniom, zamiast szukać prawdy, wierzą bredniom. Przyjacielu, czy ten świat jest zły? Czy to nasza wina, że toniemy w nim? Czy to nasza wina, że chłoniemy syf? Przyjacielu, przestań słuchać tych, którzy chcą ci zabrać wiarę w twoje sny, którzy chcą ci wmówić, że nie możesz nic zrobić. Ponad przeciętność, przyjacielu, jeb to. Wiem, jak boli to piętno, porzućmy getto. Ludzie patrzą dzisiaj tempo w przyszłość, która stanie się gehenną dla tych, którzy wzgardzą Ewangelią. Przyszłość stanie się gehenną dla tych, którzy wzgardzą Ewangelią. Przyszłość stanie się gehenną dla tych, którzy wzgardzą Ewangelią. Panie Jezu, widzisz, jak ci biją brawo? Lecimy z następnym. Każdy z nas jest człowiekiem,
Każdy z nas zmienia się z biegiem. Każdy z nas ma swoje korzenie. Życie, tożsamość, najgłębsze pragnienie. W każdym z nas siła przemiłokrona. Każdy ma moc czynienia, zła lub dobra. Każdy z nas jest całkiem inny. Każdy z nas może być słaby lub silny. Każdy z nas chce zastać szczęścia. Każdy ma prawo do swego miejsca. Każdy z nas jest po przejściach. Każdy z nas przed sobą ma przyszłość. Każdy może wierzyć, że naprawi wszystko. Każdy każdemu może wybaczyć wszystko. Każdy może uciec, każdy może walczyć. Każdy może skończyć starczą lub na tarczy. Czy każdemu z nas czasu wystarczy? By wykonać dzieło, by zakończyć to, co się zaczęło. Czy każdego przegranego stać na przełom? Każdy dla każdego może stać się poprzez zdradę albo pieniądz. Każdy może wybrać kłamstwo albo szczerość. Każdy może sądzić, każdy może błądzić. Każdy może dążyć, lecz nie zdążyć. Każdy może podnieść się lub podrążyć. Każdy ma swą misję, każdy gra swą rolę. Każdy w swoim filmie reżyserem i aktorem. Każdy z nas ma swój czas. Każdy z nas ma swój czas. Każdy z nas ma go raz. Każdy z nas twarz od twarz. Każdy z nas o co grasz? Ja, ty, oni, my wszyscy. Dokąd zmierzamy i skąd przyszliśmy? Celu jesteśmy bliscy, dalecy. Jesteśmy jak ślepi, jesteśmy kalecy. Żyjemy w świecie materii i rzeczy. Każdy z nas grzeszy, wyrwiąc sobie z Boga. Boże go nie ma i to jest nagroda. A jeśli istnieje i czeka nas trwoga, gdzie jest ta droga do życia kresu? Każdemu z nas życzę sukcesu. Tu jest ta droga do życia kresu. Każdemu z was życzę sukcesu. Każdy z nas ma swój czas. Każdy z nas ma go raz. Każdy z nas twarzą w twarz. Z każdym z nas o co grasz? Każdy z nas ma swój czas. Każdy z nas ma go raz. Każdy z nas twarzą w twarz. Z każdym z nas o co grasz? Każdy z nas ma swój czas. Każdy z nas ma go raz. Każdy z nas twarzą w twarz. Z każdym z nas o co grasz? Słuchajcie, jak tak zaleciało świętym Pawłem dzisiaj, świetny apostoł był z niego. Powiedział też taką mądrą rzecz, żebyśmy pamiętali o tym, że nie walczymy i obyśmy nie walczyli przeciwko ciału i krwi, czyli przeciw ludziom, a walczymy przeciw mocą, przeciw duchowym pierwiastkom zła na wyżynach niebieskich. I dotyczy to każdego z nas, każdej osoby, każdej duszy, ale także społeczeństw, narodów i całego świata. Lecimy z następnym. To taki skrót mojej historii. Pozdrowienia dla mamy i taty, bo bardzo wiele wam zawdzięczam. Bardzo was kocham. Tłoczącym krew mięśnie. Umiałem współczuć, umiałem kochać. Umiałem się cieszyć, słyszałem w nim Boga. Wierzyłem w dobro i sprawiedliwość. Lecz przede wszystkim wierzyłem w miłość. Bo doświadczyłem, jak wielką jest siłą, kiedy nieszczęście wstrząsnęło rodziną. Umiałem wspierać, umiałem ufać. Umiałem mówić, umiałem słuchać. Wiesz, moja dusza nie była głucha. Wierzyłem w siebie i siłę ducha. Widziałem przyszłość, którą sam stworzę. Codziennie przy sobie czułem Cię, Boże. Byłem pewny, że mi pomożesz. Dałeś mi wzorzec miłości, rodzinę. Dzisiaj rozumiem, że to był przywilej. Ze łzami w oczach wspominam tę chwilę. Bo ją i Ciebie jak szura straciłem. Pisząc mi chwilę, kończyłem dorosłość. Zbyt szybko chyba chciałem dorosnąć. Straciłem ostrość w parach jointów spalonych namiętnie. Ostatnia sportu, wtedy to przestał liczyć się rozwój. W kamień zmieniłem swe serce i rozum. Na pozór wtedy byłem szczęśliwy. Zabiłem w sobie poczucie winy. Widząc jak bliskich martwią me czyny. Zabiłem wszystko, w co wcześniej wierzyłem. Padłem na glebę, straciłem.
jej życia. Zabiłem miłość, zabiłem wszystko, co było natchnione Bożą iskrą, beznadziejność, pustka, ciemność. Tak wyglądała moja codzienność. Na twarzy nosiłem uśmiech szeroki, pod którym się kryły mentalne zwłoki. Boże, o Tobie nie chciałem słyszeć, choć czasem Twój głos przerywał ciszę. Wtedy bolało, sam na sam z Tobą. Mówiłeś mi czegoś, idziesz złą drogą. Ja Ciebie kocham, znajdź mi miejsce w sercu. Wtedy pomogę Ci w drodze ku szczęściu. Wolałem słuchać mędrców z ulicy, co mi pomogli jedynie się niszczyć. Szedłem na swymi drogą do nikąd, którą poszedłem na własne ryzyko. Talent, energię wchłoniłem w próżni. Świat wielu ludzi nie umie być ludźmi. Wiesz, miałem tego naprawdę dosyć. Myślałem o tym, by ze sobą skończyć. Wtedy poczułem dłoń na ramieniu i obszyło serce w tym moim kamieniu. Ktoś, kto w cierpieniu znajdzie nadzieję, odnajdzie radość w tym, że istnieje. Tak bardzo chciałem być ludzki znowu, powstać, zabrać nas z naszych grobów. Chwyciłem do ręki długopis i kartkę, ujrzałem cel i zacząłem walkę. A słowa płynęły i płyną przez dzisiaj. Ich sens to jest rozwój i miłość do życia. Dziękuję. Następny. Które wygrasły.
mieli pojęcia. Promuję te gracje, inne szaleństwa, bezmyślność, brak miłosierdzia. Ku temu mam w ręku skuteczne narzędzia. Nawet Facebook te słowa potwierdza. Walczy złotą ręką, pierwsze zwycięża. Lecz sobie wiernej też nie oszczędza. Znajomy i słaby, lecz to bądź oręża. Walcząc o prawdę będziesz nie zwyciężał. Jak ten co na krzyżu pokonał węża. Wyrzeknij się tego, kto macie za więźnia. Słuchajcie, tak jak Aneta powiedziała, robię to naprawdę rzadko i tak czuję, że już gardełko nie podaje, tak jakby się chciało. Ale zawalczymy z jeszcze jednym kawałkiem. Proszę, Arkadi. Wysyłasz pomimo zakroczeń, żeby wierzyć twoje imię pośród twoich stworzeń. Oto cię pokorny proszę, także o to, żebyś mnie zawrócił, ty z tej drogi zbocze. Sam ze sobą przeciw sobie często ciesza mocze. Ty weź do tym przyjacielu to co masz. Jedną duszę, jedno serce, jedną twarz. Gnij patrz, o nie walcz, bo to twój jedyny skarb. Co tu tacy, którzy chętnie zerwą z ciebie skarb. Jeśli nie usłyszą tego, czego sobie życzą z twoich wad. Bądź człowiekiem, nawet w stadzie małpy. Raz to powiedziałem, teraz powtórzę. Jezu, tobie ufam, Jezu, tobie służę. Cóż się, widzę we mnie szaleńca, skoro co dzień czuję siłę twego miłosierdzia. Choć szukałem kogoś z ciebie, nie znalazłem szczęścia. Mało miejsca, ludzie mają ci dla ciebie serca. A o tobie nie powiedzą usta tego, co świat ma godzin za mędrca. Co za mędrca, uważany jest szyderca. Nie chcę brać słabu blasku, wtedy chować ciebie znawców. Panie, pozwól mi być twoim posłem w świecie, który kocha wojnę, który umiłował kłamstwo. Twoje słowa są jedyną prawdą. To co drugi co nie słyszy, to w tej chwili pas to śmiechem. Dla mnie ty jesteś autorytetem. To jest Polska, a nie Palestyna przed wiekami. Trudno wierzyć ludziom, że jesteś tu z nami. Czują się samotni ze swoimi obawami. Zmanipulowani propagują wolność, która nie ma granic. Człowieka, część pieniądza. Ślepo wierzą temu, co im odpowiada rządza. Dzisiaj warto ją posiadać, w imię temu zdradzać. A ty Jezu Chryste, bądź łaskawy, nie przeszkadzać. Bo dla ludzi jesteś dziś legendą, która się sprzeciwia trendom. Co nie zmienia faktu, że jesteś tu ze mną. Dotknij polskich serca przybędą. Szatan nas mami iluzją szczęścia. Wybacza w nas miłość, wybacza serc piękna. W imieniu Jezusa pobytle żegnam. Już ci mówiłem, że to jest menda. Uwierz te słowa i zapamiętaj. Ty ufność wokół miłości, nie pękaj. Wielu dziś myśli, że to jest prawda. Że jest tylko człowiek bez Boga i diabła. Chcieliby bardzo, by to była prawda. Lecz nie są w stanie przekonać mnie nadal. Ty mnie podnosisz, kiedy upadam. Wskazałeś miejsce na całe się serce. Choć w sobie widziałem uczuć morderce. W tym miejscu, w tym sercu cię o to prosiłem. Zabrałeś bezradność, zamiast zająć siłę. Więc pobłogosław dziś ten wysiłek. I wpływ przez te słowa na życie przyjeść. Ej, zrozum to co mówię. To nie dla poklasku, ale dla rozwoju sumień. To nie dla poklasku, ale dla rozwoju sumień. Jakoś poszło, nie? Słuchajcie. A może jeszcze ten szósty, bo to tak, abyśmy byli jedno, to taki kawałeczek po łagowsku. Mamy jeszcze chwileczkę? To jak mamy, to... Lecimy. Thank you.
jak ono za horyzontem. Tu każdy zakątek wplotłem swój wątek. Tu każdy kamień zna moją historię. Kiedy odejdę, zapłaczę po mnie. Tu z każdym z nas jest przecież podobnie. Tożsamość zrodzona ze wspomnień. Wracają wciąż do mnie obrazy z przeszłości. Przyjaźń dzieciaków, wszyscy dorośli. Zatęskni każdy, kto sobie przypomni. Akcje z podwórek, jezior, lasów. W pamięci wciąż mamy slajdy z tych czasów. Łaków z przeszłości to źródło radości dla wielu dzieciaków, którzy tu wzrośli. Nie wśród blokowisk, wśród jezior i roślin. Przeżywał w nas każdy smak pierwszej miłości. Błąd pełen złości, smak życia w całości. Hołd dla młodości w tej miejscowości. Tu jest mi dobrze, środkowe na dobrze. Tu jest mi dobrze, tu będzie mój pogrzeb. Tu jest mi dobrze, środkowe na dobrze. Tu jest mi dobrze, tu będzie mój pogrzeb. Nie odejdę, nie odjadę, nie potrafię. Nie chcę, tu jest moje życie, tu jest moje serce. Historia upadku, wiara w trochę i szczęście. Ten czas stanął, stał przez lat wiele. Każdy z nas widział, że nic się nie dzieje. Nadzieje na szczęście, nie jeden szeptał. Później tłumacząc, że łagów go zdeptał. Że chciał żyć inaczej, chciał tu coś znaczyć. Ale natrafił na brak alternatyw. W tej sytuacji mógł tylko się napić. Nie chcę depresji zobaczyć dzieciaków. Nie chcę, by szli przetarty ze szlaków, które tak wielu zaplątał łaków. Widzę w nich talent, nadzieję i pasję. Młodzież łakowa to miała zawsze. Nie mając szans na ich realizację, mając zaś szansę na fazę w wakacje. Znasz to? Myślisz podobnie? Kochasz to miejsce? I nienawidzisz? Odczuwasz dumę i za nie się wstydzisz? Widzisz? To już nie od dzisiaj. Łagów to raj, choć nie do życia. To nie jest łatwe, tak o nim pisać. Piszę tak o nim, bo nikt to nie zgisa. Chcesz tutaj żyć, nie martwiąc o pracę. Robić coś z sensem i zarabiać kasę. Chcę, by to mogły dzieciaki nasze. By znały Łagów, który ma klasę. By miały robić co z wolnym czasem. Nie mam na myśli trwania pod lasem. Chcę, żeby znały nadzieję i sens. A nie bezsilność, nałogi i stres. Nic nie wiem na pewno, prawie. Nie znam recepty, jestem z Łagowa, tu piszę teksty. Czy mogę mu pomóc w pisaniu wierszy? Chyba tak. Słuchajcie, bardzo, 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 bardzo wam dziękuję. Dobra, dzięki, bo naprawdę... Słuchajcie, jeszcze mogę jeszcze minutkę dosłownie? Jedną minutkę. Słuchajcie, festiwal, abyśmy byli jedno. Pamiętam, jak się zaczynał, jak aspirowaliśmy do Unii Europejskiej. On wtedy był nazywany festiwalem jednoczącej się Europy. I wchodziliśmy do tej Unii, która była oparta właśnie na wartościach chrześcijańskich. A dziś, sami pomyślmy, jakie wartości ta nasza Unia prezentuje. Czy nie jest to hybrydowy, zielono-tęczowy komunizm? I chciałbym powiedzieć jedno, odnieść się do słów duchowych ojców naszego narodu, kardynała Chlonda, kardynała Wyszyńskiego, Jana Pawła II, że Polska będzie albo katolicka, albo nie będzie jej wcale. I jeszcze jedno. Słuchajcie, w 20-leciu międzywojennym prawdopodobnie zamordowano w Polsce w wyniku tak zwanej aborcji 6 milionów dzieci. Pomyślcie, przypomnijcie sobie, ile milionów obywateli Polski zginęło podczas II wojny światowej. Przynajmniej 6 milionów. Wyciągnijmy wnioski i bądźmy dumni z naszej tożsamości. Z tego, że jesteśmy pod krzyżem, z tego, że naszą królową jest Maryja. Niech Bóg was prowadzi i będzie z nami wszystkimi. Dziękuję. Grzesiu, bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Pamiątka z kolejnego
festiwalu twojego. Dzięki. Moi drodzy, przed nami ostatni występ tego wieczoru, gwiazda wieczoru, druga już, zespół Exodus 15. Zapraszam za chwilę zespół.